Nanosangwis rozwija produkt, w którym są cząsteczki zdolne przenosić tlen, całkowicie syntetyczne struktury, których zadaniem jest zastąpienie naturalnych ludzkich erytrocytów. Cząsteczki te przenoszą tlen w warunkach biologicznych, prowadzimy obecnie badania na szczurach. Ich zastosowanie to zamiennik krwi do perfuzji organizmu człowieka, jeżeli dojdzie do bardzo dużego ubytku krwi albo na przykład mamy jakąś poważną operację. Drugie potencjalne zastosowanie to jako substancja lecznicza, jako że dużo lepiej natleniają obszary bardzo drobnych naczyń krwionośnych, przez co być może mogą być stosowane w leczeniu zawału serca lub niedokrwiennego udaru mózgu. Ich ostatnie zastosowanie to przechowywanie organów. Pozwoliłoby to na znaczne wydłużenie okresu przechowywania organów ludzkich pobranych od dawcy. Jeżeli udałoby się taki organ osobno podłączyć do zewnętrznego obiegu takiej syntetycznej krwi, takiego syntetycznego płynu perfuzyjnego, wtedy być może taki organ można by go utrzymać przy życiu przez dużo większy okres czasu. W nim normalnie zachodziłyby wszystkie potrzeby, wszystkie procesy metaboliczne, a jednocześnie nie byłby obciążony całym organizmem, czyli na przykład taka wątroba, której podstawową funkcją jest odtruwanie, mogła, pozbawiona całego bagażu reszty ciała, mogłaby się po prostu naprawić. Jeżeli udałoby się przeprowadzić tą wizję, o której mówię, moglibyśmy pobierać dużo organów, dużo więcej niż wygląda aktualna lista biorców i te organy przechowywać. I jeżeli pojawi się potrzeba przeszczepu, jeżeli pojawi się biorca, moglibyśmy wybrać organ najlepiej pasujący do niego profilem genetycznym i w najlepszym stanie i przeszczepić. Projekt Nanosangwis, czyli projekt dotyczący rozwoju substytutu czerwonych krwinek, rozpoczęty został parę lat temu i całkowity budżet, w którym chcemy zamknąć nasze badania, to jest około 5 milionów złotych. Przy czym nie jest to budżet, który jest wystarczający na komercjalizację. Biznes model spółki Nano Group polega na tym, żeby znaleźć partnera komercyjnego, z którym będziemy komercjalizować dalszy rozwój produktu już na fazach drugiej i trzeciej fazy badań klinicznych. Środki na rozwój firm biotechnologicznych w tej chwili w naszym kraju mają źródła dwojakie. Przede wszystkim należy podkreślić zaangażowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i państwa naszego w finansowaniu tych innowacyjnych projektów biotechnologicznych. A drugim źródłem jest kapitał prywatny, który jest potrzebny do tego, aby dostarczyć kapitał prywatny do pozyskanych środków publicznych.